Witajcie, słuchajcie, pokażę wam mniej więcej jak było na Gamesconie. Niestety moja trzęsąca się ręka i moja mała kamera coś tam nagrała, ale niestety nie wszystko. Nie dotrwałem do pokazu kostiumowego, niestety musiałem się zwijać. No i ogólnie było naprawdę nieźle. Przeżycia niesamowite, zresztą zobaczcie sami. Byłem tam półtora dnia, z tego pierwszego połowa dnia właśnie mi zeszła na gadkę z deweloperami Diablo 3. No i co? No i popatrzcie na to. Nie można było nagrywać screenów z niektórych gier, chociaż były snięki nagrywania, jakieś tam próby, ale jednak one nie wyszły za dobrze. Ale zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. Cześć! Jestem na Gamesconie, jak widzicie. Jest kupę ludu. Po prostu masakra totalna. Idę sprawdzić Diablo 3. Mam nadzieję, że się dostanę. Duża, bardzo duża kolejka. Patrzcie, ile tam ludu jest, jak daleko to sięga. Kurczę. Tutaj jest po prostu masakra. Kilka kondygnacji. Ludzi jak mrówków, jak widzicie sami. 375 tysięcy osób było na Gamesconie w tym roku. Wcześniej 275 tysięcy, czyli 100 tysięcy mniej. Ludzi było tak dużo, że czasami w tych szerokich korytarzach nie było jak przejść. Trzeba było naprawdę się przeciskać albo iść za tłumem po prostu. Za rzeką ludzi. I powiem wam, że nie udało mi się wiele zobaczyć, jeśli chodzi właściwie do doświadczyć różnych gier. Nie udało się. Z tego względu, że ja tam byłem tylko półtora dnia, jak licząc na godzinę, to nawet nie cały dzień. Na Gamescom polecam przyjechać w czwartek i wyjechać w niedzielę. Wtedy macie czas po prostu pograć we wszystko, co tam tylko jest wystawione. I teraz wam pokażę mniej więcej, jak wyglądała hala, w której było Elder Scrolls. I taki jeden pad nie pozwoli mi kamerować, ale tam z bardzo daleka zrobiłem jakieś screeny. Zobaczcie na to. Fura niezła. Ferrari jak się patrzy. No Need for Speed był wystawiony, Ubisoft się tam wystawiał, jak widzieliście też Xbox był. Oczywiście wybaczcie mi za ten profesjonalne nagrywanie. To jest typowo amatorskie, wiecie, nagrania. Chciałem wam mniej więcej tylko nakreślić, jak to wszystko wyglądało. Jeżeli chodzi o Elder Scrolls, tam większość ludzi grała od widoku z tyłu postaci. Jeden gościu tylko grał z oczu. I powiem wam, że z oczu o wiele fajniej się będzie grać w tą grę. Będzie bardziej się ją doświadczać. Jednakże wiele tam nie można było zobaczyć. Na przykład nie można było zobaczyć akcji multiplayer. Jedynie sobie biegali postacie i rąpały wieczorem.
Bym się tam dostał, pewnie bym zobaczył na te skille, jak to wszystko jest zrobione, ale niestety nie miałem dostępu, ale pewnie takie informacje za niedługo, znaczy już się pojawiły, a za niedługo pewnie szczegółowo będą się pojawiać. Ale tam dalej, na pewno zauważyliście takiego gigantycznego, stojącego robota. Ten robocik w stanie Electronic Arts, gdzie były wystawione Battlefield 4, miał 1,6 metrów, gdzieś tak mniej więcej. I miał też ruchome części, jakieś światło. Więc ogólnie zobaczcie na to. Naprawdę duży robot. Ten robot robił wrażenie. Naprawdę był duży. No a ja jak Chińczyk chodziłem, tak, taki duży Chińczyk w sumie z kamerą, tak chodziłem i wszystkich, jak wiecie. Ta kamerka jest taka malutka, nie? Z takim tym, mogłem tak wysoko dać rękę, nie? I tak patrzeć na ten i iść. Mniej więcej tak to kamerowałem. Żeby tych ludzi nie kamerować, tylko bardziej widok, nie? Ale wyszło jak wyszło, nieważne. Później udałem się do stajni Blizzard and Diablo. I natrafiłem na taką bardzo... Znaczy, minutę 40 mniej więcej trwa taką pokazówkę, że się będę raczej nie widzieli nigdzie. Dlatego zdecydowałem się puścić w oryginale z dźwiękami, szumami ludzi i tak dalej, ale jakiś dźwięk tam słychać, sobie oglądnijcie mniej więcej taką pokazówkę. Stałem i spoglądałem na tą prezentację, naprawdę fajnie to wyglądało. Jeszcze tam w środku był taki krąg, do którego można było wejść, atakowywały cię tylko głośniki, ale moja kamera ma... No nie ma dobrego obiektywu do kamerowania z bliskiej odległości, więc wolałem sobie już stać w kolejce i kamerować z tyłu. I powiem wam, że po 40 minutach dopiero dostałem się, mniej więcej po 40, dostałem się do gry. Pograłem Krzyżowcem, Crusaderem i powiem wam, że... Opowiem wam o tym jutro, ze szczegółami dokładniej. Co wiemy na temat Krzyżowca i co z tym nieszczęsnym cellfoundem, bo
bardzo dużo pytań było, że co, nie ma self-fundu, co tam, jesteś pewny? No nie będzie self-fundu, opowiem więcej o zależności Smart Drop versus Smart versus self-fund, Ironborn tak zwany. A zrobiłem jeszcze po drodze do kolei, w kolejce stałem, screena tych wszystkich monitorów i jak wyglądała stajnia Diablo 3 dodatek. Wyglądało to tak. Tu były, każdy miał dwa monitory, nie wiem dlaczego. I tych sejs było całkiem sporo. Ludzie się wymieniali mniej więcej co 25 minut, więc ta kolejka tak powoli, a sukcesywnie szła do przodu. A teraz zobaczcie sobie mniej więcej skrót dwóch koncertów, które się odbyły. Jeden w piątek, a drugi w sobotę. Mniej więcej. Ja uważam, że fajniejsze koncerty były w 2012 roku, jak patrzyłem na filmiki, ale te też były przyjemne. Break your chains. Free your mind. Pitulitu, nie? Ogólnie przyjemnie. W każdym razie teraz wam pokażę, jak wyglądały mniej więcej miejsce, wyglądało miejsce, gdzie miały być odbyte finały StarCrafta 2 sezon 2. Jak również takie obrazówki z hal, gdzie było wystawione League of Legends. Dużo ludzi w League of Legends. Masa. Bo chyba najwięcej ludzi tam. W ogóle się stamtąd nie ruszali. Przykleili się do słupów i tam stali. Następnie robocik trochę z innego profilu, jak również World of Tanks, tam też ostro się tłukli, a później przejdziemy do fajnej rzeczy, czyli cosplay.
teraz sobie zobaczcie cosplay ludzi, którzy się przebrali na różne konkursy, w tym Blizzarda. No i później galeria też foci na koniec z cosplayem stricte. No i tą panią naprawdę kamerowałem. Ja strój kamerowałem. No i to było na tyle, jeśli chodzi o moją drobną pokazówkę. Mam nadzieję, że wam się podobała. Wiem, że nie jest idealna, nie umiem kamerować, od razu mówię, ale mam nadzieję, że ogólnie pokazałem wam, jak fajnie jest na Gamesconie. Ja za rok jadę, naprawdę. Będę przez cały rok zbierał tak trochę kasy, odkładał sobie i pojadę znowu, tym razem na dłużej, żeby zagrać we wszystko, co tylko można. I naprawdę super wspomnienia i polecam wam. I do zobaczenia już następnym razem. Jutro opowiem trochę o Krzyżówcu. Trzymajcie się, hej.